wollen insgesamt sechs Stellen aus dem Neuen Testament lesen. Chcemy przeczytać wspólnie sześć miejsc z Nowego Testamentu. Zuerst zwei Stellen aus dem Römerbrief. Najpierw dwa miejsca z Listu do Rzymian. Aus Römer Kapitel 6, Vers 17. Ze szóstego rozdziału, 17 wiersz. List do Rzymian, 6 rozdział, 17 wiersz. Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani. Ze 7 rozdziału, 25 wiersz. Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Tak więc ja sam służę umysłem zakonowi Bożemu, ciałem zaś zakonowi grzechu. Te sześć miejsc, które chcemy przeczytać, wszystkie rozpoczynają się od tego zwrotu: ale Bogu niech będą dzięki. Te miejsca nam pokazują, co Bóg dla nas przewidział. Tym samym Bóg chce nasze spojrzenia skierować w górę. On chce zająć nasze serca tym, co On dla nas przewidział. I tym samym On chce do naszego serca włożyć szczęście. I z takiego właśnie szczęśliwego serca może wypływać dziękczynienie dla Boga. Wir haben in Römer 6, Vers 17 gelesen, dass wir Sklaven der Sünde waren. Czytaliśmy w tym 6 rozdziale, w 17 wierszu, że my byliśmy kiedyś niewolnikami albo sługami grzechu. Jeder Mensch ist von Natur aus ein Sklave der Sünde. I każdy człowiek z swojej starej natury, on jest właśnie niewolnikiem grzechu. Adam, der erste Mensch, fiel in Sünde. Adam, pierwszy człowiek, upadł w grzech. Und seitdem ist jeder Nachkomme Adams trägt die Sünde in sich. I od tego czasu każdy potomek Adama, on nosi grzech sam w sobie. Das ist das, was der Mensch geerbt hat von seinem Stammvater, von Adam. To jest właśnie to, co każdy człowiek dziedziczy od swojego praojca Adama. Ten grzech, który jest tym źródłem, z którego pochodzą wszelkie złe czyny. I ten naturalny, cielesny człowiek, on jest niewolnikiem tego grzechu. I nie potrafi nic innego czynić, jak tylko grzeszyć. I takimi my wszyscy z naszej natury byliśmy. Ale ten szósty rozdział Listu do Rzymian pokazuje nam, że nastąpiła zmiana. Byliśmy niewolnikami grzechu i w tym stanowisku grzechu staliśmy przed Bogiem. Ale teraz przeszliśmy do stanowiska usprawiedliwionych. Und Gott hat uns freigesprochen von der Sünde. A Bóg nas wyzwolił z grzechu. Auch der Gläubige hat noch die Sünde in sich. Również też i człowiek wierzący ma ten grzech sam w sobie. Diese böse Quelle oder Kraft.
te złe źródło albo tą złą siłę. Wir wissen das aus Erfahrung. Wir können noch sündigen. I wszyscy to wiemy z doświadczenia, że my jeszcze możemy zgrzeszyć. Aber es gibt einen entscheidenden Unterschied zu dem Ungläubigen. Ale jest decydująca różnica pomiędzy nami a człowiekiem niewierzącym. Der Gläubige kann noch sündigen, aber er muss es nicht mehr. Człowiek wierzący może zgrzeszyć, ale nie musi grzeszyć. Die Sünde in ihm ist nicht mehr das herrschende Element in seinem Leben. A grzech w nim nie jest właśnie tym elementem, który panuje w jego życiu. I on już nie jest więcej niewolnikiem tego grzechu. I został wyzwolony. Ten list do Rzymian, 6 rozdział, pokazuje nam właśnie tą sprawę z punktu widzenia naszego stanowiska. I jeżeli będziemy rozumieli to stanowisko, to wtedy nam nic innego nie pozostaje, jak tylko to zawołać, ale Bogu niech będą za to dzięki. On nas właśnie z tego stanowiska jako grzeszników, on nas stamtąd wyciągnął. I on nas wprowadził w nowe stanowisko. To dzieło on dokonał w nas przez Pana Jezusa. I to dlatego jesteśmy teraz wyzwoleni. I teraz serce człowieka wierzącego potrzebuje taki swego rodzaju przedmiot. Taki przedmiot, dla którego wszystkie jego przychylne uczucia i skłonności będą skierowane. I będzie to rzecz, na którą on ciągle będzie nakierowany. A cóż to takiego jest, na którą to rzecz nasze serca mają być ciągle skierowane? To jest Pan Jezus. Jego wspaniała osoba. To z Nim jesteśmy połączeni. I my z całego serca staliśmy się posłuszni temu obrazowi tej zdrowej nauki. Izraelita w Starym Testamencie, on był połączony z zakonem. Ale wierzący człowiek w dzisiejszych czasach, on jest połączony z pewną osobą. I ta osoba tutaj w tym obrazie nauki jest taka wymalowana przed naszymi sercami. Bo Pan Jezus jest tą wielką treścią Biblii, tej zdrowej nauki. Ta Biblia jest tym obrazem tej zdrowej nauki, która tą osobę przedstawia. A Pan Jezus w swoim życiu na tej ziemi to w doskonały sposób pokazał. I to z Nim jesteśmy połączeni. I to Jemu zostaliśmy przekazani. I zostaliśmy postawieni w życie, które jest nakierowane w kierunku naśladowania naszego Pana. Przed naszym nawróceniem nie potrafiliśmy nic innego czynić, jak tylko grzeszyć.
Ale teraz możemy Jego naśladować. Czy nie pozostaje nam właśnie nic innego, jak tylko to do uczynienia, aby zawołać Bogu, niech będą za to dzięki? Tutaj ta prawda w tym liście do Rzymian w 6 rozdziale jest przedstawiona nam od strony naszego stanowiska. In Kapitel 7 wird uns diese Wahrheit von der Seite der Erfahrung gezeigt. A w 7 rozdziale jest pokazana od strony naszego codziennego doświadczenia. Da finden wir einen Menschen, der erlebt, dass er das in eigener Kraft nicht verwirklichen kann. I tam dowiadujemy się, że człowiek to doświadcza, że on z własnej siły nie jest w stanie tego urzeczywistnić. Ale również też i doświadcza tego, że jest w stanie to osiągnąć w mocy Bożej. Bo na tyle, jak długo on będzie próbował z własnej siły żyć dla dobra, to tylko będzie ciągle zawiedziony. Ale wtedy może skierować swoje spojrzenie na Pana Jezusa i wtedy może to wypowiedzieć: Bogu niech będą dzięki przez Jezusa Chrystusa. Jeżeli będziemy kierowali nasze spojrzenie na Niego, to również też i z naszego doświadczenia będziemy mogli to też i pokazać, że jesteśmy wyzwoleni. Tak, widzimy te dwa kierunki, jakimi możemy się teraz posługiwać. Gdy będziemy spoglądali na samego siebie, to nic innego nam nie pozostanie, jak tylko wzdychać: ach, nędzny, biednym ja człowiek. Ale gdy nasze spojrzenie skierujemy na Boga i na Pana Jezusa, to wtedy nam pozostanie tylko zawołać: dziękuję mojemu Bogu. I tak, zostawmy teraz już te dwa miejsca. Może jutro będziemy jeszcze wspominali o pouczeniu, jakie płynie z tego rozdziału. Ale teraz przejdźmy do jednego wiersza, który jest zapisany w drugim liście do Koryntian, w 2 rozdziale. 2 list do Koryntian, 2 rozdział, od 14 do 17 wiersza. Lecz Bogu niech będą dzięki, który nam zawsze daje zwycięstwo w Chrystusie i sprawia, że przez nas rozchodzi się wonność poznania Bożego po całej ziemi. Zaiste, myśmy wonnością Chrystusową dla Boga wśród tych, którzy są zbawieni i tych, którzy są potępieni. Dla jednych jest to woń śmierci ku śmierci, dla drugich woń życia ku życiu, a do tego, któż jest zdatny. Bo my nie jesteśmy fałszerzami Słowa Bożego, jak wielu innych, lecz mówimy w Chrystusie przed obliczem Boga, jako ludzie szczerzy, jako ludzie mówiący z Boga. Paulus schrieb diesen zweiten Brief an die Korinther, als er große Schwierigkeiten hatte. Paweł pisał ten drugi list do Koryntian, gdy sam znajdował się w wielkich trudnościach. Er erlebte Verfolgungen von außen. On doświadczał prześladowania z zewnątrz. Aber er war auch in großer Unruhe in Bezug auf die Gläubigen, auf die Korinther. Ale również też był i wielce zaniepokojony sprawą wierzących z tego zboru w Koryncie.
Vers 12 schreibt er davon, wie er nach Troas kam. W 12 wierszu napisał on o tym, że on przybył do Troady. Dort war eine Tür aufgetan für das Evangelium. I stwierdził, że tam były drzwi otwarte dla Ewangelii. Aber Paulus hatte keine Ruhe in seinem Geist. Ale Paweł nie był spokojny w swoim duchu. Er wartete auf eine Nachricht von den Korinthern. On oczekiwał wiadomości od Koryntian. Titus war dorthin gereist, bo Tytus tam pojechał do tego zboru. Und Paulus suchte den Titus, um Nachricht von den Korinthern zu bekommen. I Paweł oczekiwał tego Tytusa, aby otrzymać tą wiadomość od Koryntian. Und er hatte keine Ruhe, bis er ihn fand. I nie mógł się uspokoić do czasu, gdy spotkał go. So ließ er diese geöffnete Tür für das Evangelium zurück und zog weiter nach Mazedonien. I on zostawił te szeroko otwarte drzwi dla Ewangelii w Troadzie i podróżował dalej do Macedonii. Diesem Apostel lag doch so sehr daran, das Evangelium weiterzugeben. A przecież temu apostołowi tak bardzo na tym zależało, aby dalej podawać Ewangelię. Czy i nam na tym zależy? Czy rzeczywiście jest to sprawą naszego serca, aby podawać Ewangelię dalej? Ale gdy teraz popatrzymy na apostoła Pawła, to od razu zauważamy, jak bardzo on był zaniepokojony. Weiter, ohne diese geöffnete Tür zu nutzen. On zaczął podróżować dalej, nie wykorzystując tych szeroko otwartych drzwi dla Ewangelii. So sehr war er in Sorge um das Wohl der Gläubigen. Bo tak bardzo się martwił, jak powodzi się tym wierzącym. Dann kommt auf einmal Vers 14. I nagle teraz dochodzimy do 14 wiersza. Gott aber sei Dank. Lecz Bogu niech będą dzięki. Gdy tak króciutko spojrzymy do 7 rozdziału tego samego listu, przeczytajmy w tym 7 rozdziale od 5 do 7 wiersza, bo nawet wtedy, gdy przybyliśmy do Macedonii, ciało nasze nie zaznało żadnego odpoczynku, lecz zewsząd byliśmy uciskani walkami zewnątrz, obawami od wewnątrz. Lecz ten, który pociesza uniżonych, Bóg, pocieszył nas przez przybycie Tytusa, a nie tylko przez jego przybycie, lecz i przez pociechę, jakiej doznał u was, gdy opowiadał nam o waszej tęsknocie za nami, o waszej żałości i o waszej gorliwości względem mnie, tak iż jeszcze bardziej się radowałem. Gott sah die Befürchtungen und Nöte und Kämpfe von Paulus. Bóg widział te wszystkie obawy i te walki wewnętrzne w sercu Pawła. Gott tröstete ihn. I Bóg pocieszył go. Er ließ ihn Titus finden. I sprawił, że on mógł spotkać tego Tytusa. Und Titus brachte gute Nachricht von den Korinthern. A Tytus przyniósł dobrą wiadomość od Koryntian. Das tröstete den Apostel Paulus. To właśnie pocieszyło apostoła Pawła. Und weil er diesen Trost erlebte, a ponieważ on doświadczył tej pociechy, konnte er sagen, Gott aber sei Dank. To dlatego właśnie mógł powiedzieć, lecz Bogu niech będą dzięki. Genauso wie Gott sich um den Apostel Paulus. Dokładnie tak samo, jak Bóg się zatroszczył o apostoła Pawła. Dokładnie tak samo on też i troszczy się o nas. I on zna nasze walki wewnętrzne. I on zna nasze obawy. I on wychodzi nam naprzeciw z swoją pociechą. I wtedy nasze serca się uspokajają. Dann kann aus diesem ruhig gewordenen Herzen Dank
I wtedy z tych serc, które się uspokoiły, może wypłynąć dziękczynienie dla Niego. So sagt Paulus hier, Gott sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug führt. I on mógł powiedzieć, Bogu niech będą dzięki za to, że on daje nam właśnie taki triumfalny pochód. A tu myśląc o tym pochodzie takim triumfalnym, to miał na myśli rzecz, którą Koryntianie dobrze znali. Wenn damals ein Feldherr einen Kampf gewonnen hatte, bo gdy w tamtych czasach jakiś dowódca wojsk armii zwyciężył w jakiejś bitwie, to wtedy on wracał właśnie w takim triumfalnym pochodzie z powrotem do swego kraju. I w czasie tego triumfalnego pochodu były składane ofiary z kadzidła. Und der siegreiche Feldherr, der brachte die Gefangenen mit. A ten dowódca, który zwycięsko wracał z tej bitwy, on również i przyprowadzał ze sobą więźniów. Einige dieser Gefangenen waren zum Tod bestimmt. Niektórzy z tych jeńców byli już z góry przeznaczeni na śmierć. Andere waren zum Leben bestimmt. A inni byli przeznaczeni, aby pozostawić ich przy życiu. I to właśnie on myślał o tego rodzaju zwyczaju w tamtych czasach. I on porównuje to z tą ich drogą, jaką oni dokonywali, będąc w tym wykonywaniu tego zlecenia głoszenia Ewangelii. Gott führt uns im Triumphzug umher in Christus. To Bóg nas prowadzi w tym triumfalnym pochodzie za Chrystusem. Überall, wo wir hinkommen, nimmt man diesen Geruch der Erkenntnis Gottes wahr. Wszędzie, gdzie się przychodzi, to odbierana jest ta miła woń tego zwycięstwa Chrystusowego. Und dieser Triumphzug, der ist begründet auf den Sieg des Herrn Jesus auf Golgatha. A ten pochód triumfalny, on jest oparty o to zwycięstwo Jezusa Chrystusa na Golgocie. I teraz myślę o takim wierszu z listu do Kolosan, z drugiego rozdziału. Tu możemy przeczytać właśnie o tym pochodzie triumfalnym, jaki był dokonany po tym triumfie na Golgocie. List do Kolosan, drugi rozdział, 15 wiersz. Rozbroił nadziemskie władze i zwierzchności i wystawił je na pokaz, odniósłszy w nim triumf nad nimi. So sah Paulus sich als einer, der in einem Triumphzug von Ort zu Ort zog. I tak w tym względzie Paweł samego siebie widział jako tego, który w tym triumfalnym pochodzie przechodził od jednej miejscowości do drugiej. On przynosił tym ludziom te poselstwo dobrej nowiny o tym zwycięstwie, zwycięzcy z Golgoty. I te poselstwo o tym zwycięzcy z Golgoty, to było tą wonią jego poznania. I byli tacy ludzie, którzy to poselstwo przyjmowali. I tacy ludzie bywali uratowani. Ale i byli tacy, którzy nie chcieli tego poselstwa przyjąć. I tacy ludzie poszli na zginienie. Dla tych, którzy szli na zginienie, była to woń śmierci ku śmierci. Paweł przyniósł do nich to poselstwo o tej śmierci Pana Jezusa na krzyżu,
Ale ponieważ oni go nie chcieli przyjąć, to oni pozostali dalej w śmierci. I oni teraz podążali naprzeciwko tej wiecznej śmierci. Paulus brachte aber auch die Botschaft von dem Herrn Jesus, der auferstanden ist. A Paweł przynosił im również i te poselstwo o Panu Jezusie, który był zmartwychwstały. Und denen, die diese Botschaft annahmen, schenkt Gott Leben. I tym, którzy to poselstwo przyjmowali, Bóg podarował życie. Und sie werden einmal eingehen in die Heimat des ewigen Lebens. I oni kiedyś wejdą w tą ojczyznę wiecznego życia. I tak widzimy, z jednej strony jest to woń śmierci ku śmierci. To jest właśnie dla tych, którzy idą na zatracenie. To tacy, którzy nie przyjmują tego poselstwa o Panu Jezusie. Ale dla tych, którzy to poselstwo przyjmują, jest to woń życia ku życiu. I Paweł dalej stawia tutaj pytanie. Am Ende von Vers 16 wäre es dazu tüchtig, eine solche Botschaft weiterzugeben. Pod koniec 16 wiersza. A któż jest do tego zdatny, aby tego rodzaju poselstwo życia dalej podawać? Er gibt in Kapitel 3, Vers 5 eine Antwort. A w trzecim rozdziale, w piątym wierszu, daje na to pytanie odpowiedź. Niemand ist von sich selbst aus tüchtig dazu. Bo nikt nie jest sam ze siebie do tego zdolny, ale to Bóg nas uzdalnia do tego rodzaju służby. A Paweł i jego towarzysze okazali się godnymi. W wierszu 17 naszego przeczytanego rozdziału on tutaj mówi, że my nie fałszujemy Słowa Bożego. A więc my tak dokładnie to Słowo podajemy, jak żeśmy je od Boga otrzymali. My w szczerości przed Bogiem, w obliczu Boga, my to dalej podajemy. I my mówimy w Chrystusie. I w swojej służbie Paweł mógł to powiedzieć, że Bóg nas prowadzi w tym pochodzie triumfalnym przed sobą. A mógł tak powiedzieć, bo on tą pociechę Bożą w tych wszystkich okolicznościach życia, w jakich się znajdował, on doświadczał. Im Blick auf Gott konnte er den Triumph sehen. I spoglądając na Boga, on mógł już widzieć przed sobą ten triumf. A był to triumf nad czterema rzeczami. Bóg triumfuje nad tą sytuacją, że wierzący zawodzą. Bo przecież Koryntianie zawiedli we wielu rzeczach. Ale Bóg w swojej łasce, on nad tym triumfuje. I zaistniało ich odnowienie, odrestaurowanie do początkowego stanu. A poza tym Bóg triumfuje nad tymi sprzeciwami wszystkich fałszywych pracowników. Bo byli w Koryncie tacy, którzy przeciwko Pawłowi działali. Ale Bóg działał i generalnie ten zbór przyjął ten list od Pawła. A po trzecie jest to triumf nad wszystkimi atakami nieprzyjaciela.
Ten nieprzyjaciel tak Pawła uciskał, że nawet Paweł zwątpił co do dalszego swojego życia. Ale Bóg ich wyrwał. A po czwarte, był to triumf nad wszystkimi okolicznościami życia, w jakich się znajdowali. Nie wszystkie okoliczności odmieniły się ku dobremu. Ale Bóg swoją pociechę darował im do serca. I również nasze życie może być tego rodzaju triumfalnym pochodem. Może czasami jesteśmy tak przygnębieni z powodu tego smutnego stanu wśród wierzących. Ale Bóg przecież chce twoje spojrzenie skierować na siebie samego. U ludzi jest to, że zawodzą i upadają. Również i wśród wierzących, również i wśród ludu Bożego. Ale u Boga nie ma żadnej odmiany. I nawet jeżeli ludzie zawodzą, to nie może Bogu przeszkodzić w tym, aby On osiągnął swój cel. Może czasami jesteśmy pełni zwątpienia, bo spotykamy się z sprzeciwami, a to nawet ze sprzeciwami ze strony braci. Ale to może nas i powinno nas doprowadzić do Boga. I wtedy możemy się pytać, czy my znajdujemy się na Twojej drodze? Czy ja żyję w jednomyślności z Twoimi myślami? A wtedy będziemy mogli przeżywać ten pokój, który jest tylko możliwy, jeżeli będziemy żyli w społeczności z Bogiem. Bardzo często jesteśmy zaniepokojeni atakami nieprzyjaciela. Może atakami, jakie nieprzyjaciel kieruje na nasze dzieci lub młodzież, czy to w szkole, czy na uniwersytecie. I wtedy może nasze serce wypełnić się bojaźnią i zwątpieniem. Ale wiedzmy, że możemy i w tym spoglądać na naszego Boga. On przez Pana Jezusa zwyciężył tego nieprzyjaciela. I On chce nas prowadzić w tym pochodzie triumfalnym. A po czwarte, bardzo często jesteśmy przygnębieni z powodu okoliczności życia. Może z tego powodu, że choroba albo jakaś bieda pojawi się w naszym życiu. I my nie wiemy, jak dalej się sprawa potoczy. I po ludzku mówiąc, możemy wtedy być w takiej wewnętrznej sytuacji jak Paweł, który napisał, że nie widzieliśmy z ludzkiego punktu widzenia wyjścia. Ale wtedy Bóg wyszedł nam naprzeciw. Tak jak on w tym liście siebie samego przedstawia jako Ojca miłosierdzia i wszelkiej pociechy. I wtedy on daje nam to uspokojenie i pociechę do naszego serca.
Vielleicht siehst du keinen Ausweg, aber ich habe doch einen. I wtedy on do nas woła, może ty nie widzisz wyjścia z tej sytuacji, ale ja mam wyjście. I woła do nas, może ty nie wiesz, jak dalej ta droga ma się kierować. Ale zaufaj mnie, ja to wiem. Ja ciebie nie zostawię samotnym. Ja jestem przy tobie. Ja chwytam cię za twoją prawicę. I ja wlewam ci pociechę do serca. I wtedy możemy się uspokoić. I wtedy możemy doświadczyć coś z tego pochodu triumfalnego, który Bóg nam daje w Chrystusie. I na koniec nam zostaje tylko to zawołać, ale Bogu niech będą za to dzięki. Przejdźmy dalej do następnego wiersza z tego samego listu drugiego do Koryntian, ale z 8 rozdziału. 16 i 17 wiersz. 8 rozdział, 16, 17 wiersz. Lecz Bogu niech będą dzięki, który daje tę samą gorliwość o was do serca Tytusa, bo nie tylko przyjął to wezwanie, ale w nadzwyczajnej swej gorliwości z własnej ochoty wybrał się do was. Tu oglądamy następny piękny powód, który powodował, że Paweł mógł wypełnić się wdzięcznością. Bo był ktoś taki, który był również do tego gotowy, aby współpracować w tym dziele pańskim. To był ktoś taki, który miał miłość do Boga i miłość do dzieci Bożych. A ta miłość objawiła się w takiej gorliwości do Koryntian. Paweł skierował się ze swoimi słowami do tego Tytusa. On go do tego zachęcał. Ale Tytus z własnej gorliwości i ze swojej własnej ochoty poszedł. On dobrowolnie samego siebie postawił do dyspozycji w wykonywaniu tego zadania. On udał się w tą uciążliwą podróż i odwiedził Koryntian. A to było właśnie powodem do dziękczynienia wypływającego z ust apostoła Pawła. A pod koniec swojego życia on napisał list do Tymoteusza. I też musiał tutaj wymienić kilka różnych imion. W drugim liście do Tymoteusza, w 4 rozdziale czytamy, musiał niestety napisać o Demasie. I napisał, Demas mnie opuścił, umiłowawszy ten świat doczesny. On uznał, że lepiej jest korzystać z tych doczesnych rzeczy tego świata, niż pozostać dalej przy boku Pawła. On chciał właśnie podążać za tymi ziemskimi rzeczami, niż być pilnym w wykonywaniu służby dla Pana.
Ale on też i mógł napisać o Łukaszu. Z jakąż on musiał radością to napisać, że Łukasz jest ze mną, 11 wiersz. Mógł również i napisać na temat Marka. A to jest ten Marek, który kiedyś odszedł od nich i oddalił się. Bo na początku on razem wyszedł z Pawłem i Barnabą i towarzyszył im w czasie pierwszej ich podróży misyjnej, ale wkrótce on zawrócił i poszedł z powrotem na swoje miejsce. Wtedy on nie był pożyteczny w wykonywaniu tej służby. Ale w połowie tego 11 wiersza możemy przeczytać wspaniałe słowa: weź Marka i przyprowadź z sobą, bo mi jest bardzo potrzebny do posługiwania, albo użyteczny. Z wielkim smutkiem w sercu on musiał napisać na temat Demasa. Aber mit dankbarem Herzen kann hier in 2. Korinther 8 schreiben von Titus. Ale z wdzięcznym sercem on mógł napisać w drugim liście do Koryntian w 8 rozdziale o Tytusie. I tak jak my dzisiaj tutaj razem w tego wieczoru jesteśmy ze sobą, to i dla nas są przedstawione te dwie możliwości. My możemy pójść drogą Demasa i umiłować ten obecny bieg czasu albo po prostu świat. A będzie to na pewno dla naszej własnej szkody. Będzie to powód do zasmucenia się wiernych, wierzących. Może być to powodem też i zasmucenia się twoich rodziców. Może to być powodem do wielkiego smutku dla twoich dziadków. I na pewno będzie to dla zniesławienia Boga. A w jaki sposób Pan Jezus na ten temat myśli? On przecież był gotowy wszystkiego się wyzbyć, aby ciebie odkupić. A ty chcesz iść drogą tego Demasa, który umiłował ten świat doczesny? Albo może chcemy pójść drogą Tytusa? Czy i my jesteśmy gotowi, aby dla Pana Jezusa zrezygnować z czegoś? Aby oddać się do Jego dyspozycji? I oby to było dla naszego osobistego też i błogosławieństwa. A na pewno będzie też i to powodem do radości wszystkich wiernych, wierzących. A na pewno też i będzie dla chwały Pana Jezusa. W zeszłą niedzielę rozmawiałem z jednym bratem, który przyjechał z Ameryki. On w zeszłym roku odszedł na emeryturę. On opowiedział mi swoją historię życia. I powiedział, że ja się nawróciłem, gdy byłem jeszcze bardzo młody. Ale po kilku latach zacząłem chodzić swoimi własnymi drogami. I moja miłość już nie była skierowana na osobę Pana Jezusa. Ona była skierowana tylko na mój motocykl. To bardzo długie lata trwało.
Ale w ani jednym dniu tych wielu lat ja nie byłem szczęśliwy. Ale nadszedł ten moment, że Pan Jezus mnie ponownie odnalazł. Właśnie, dopiero niedawno kupiłem sobie nowy motocykl. Ale na skutek różnych okoliczności życia ja się przebudziłem. I ja to zauważyłem, że moje życie nie jest w porządku. Że ja chciałbym dalej z powrotem żyć z Panem Jezusem. I poszedłem z powrotem do tego sprzedawcy. I powiedziałem mu, proszę, sprzedaj mój motocykl. Ten się zapytał, a co tobie się stało? On powiedział mi nawet tak, tak czy tak, ty w swoim wnętrzu nie pozbędziesz się tego życia dla motocykla, bo tego nie potrafi pozbyć się żaden człowiek. Ale nie trwało dwa tygodnie, a motocykl był sprzedany. Ten sprzedawca motocykli, on nie mógł zrozumieć, co ze mną się stało. Ale ja tego doświadczyłem, że tylko jest jedna możliwa droga, aby w szczęściu przejść przez życie, a mianowicie z Panem Jezusem. Teraz ten brat już ma 65 lat. A mówił mi, że ja o tym chcę wszystkim młodym ludziom opowiadać. Bo ja tego sam doświadczyłem. Prawdziwe szczęście znajdujemy tylko i wyłącznie w życiu dla Pana Jezusa. I tego rodzaju drogą też i poszedł Tytus. A Paweł z tego powodu mógł właśnie powiedzieć, ale Bogu niech będą za to dzięki. Przeczytajmy jeszcze z drugiego listu do Koryntian, z 9 rozdziału, wiersz 15. Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. W tym rozdziale apostoł Paweł zachęcał Koryntian, aby oni byli skłonni dać dar dla innych wierzących. Oni żyli w dobrobycie. A on apelował do nich, dajcie z tego, co wam opływa, dla wierzących, którzy żyją w potrzebach. On w tym celu apelował do ich serc. I do nich powiedział, nie czyńcie tego z przymusu albo z niechęcią. I nie czyńcie tego tak, jakobyście musieli to zrobić. Te trzy punkty mamy opisane w wierszu 7. Bo tego rodzaju dar ma być rzeczą, która wypływa z naszego serca. Jest to rzecz, która ma być uczyniona z radością. I jest to rzecz, która ma być uczyniona dobrowolnie. I możemy to przenieść na nasze całe życie. Nasze całe życie może być właśnie taką rzeczą, która wypływa z Pana Jezusa i dla Niego. My możemy przecież z radością Go naśladować i możemy to dobrowolnie czynić. I jeżeli Paweł teraz Koryntian do tego zachęca, aby oni dali taki dar,
To na koniec tego rozdziału mógł to zawołać: Bogu niech będą dzięki za niewysłowiony dar Jego. A co Bóg takiego darował? Swojego jedynego, jednorodzonego Syna. On, w jednej pieśni możemy to zaśpiewać, że On jest tym największym darem, bo nic większego Ty nie posiadałeś. To Jego On darował za naszą biedę. A nam podarował to życie wieczne. I większego podarunku On nie mógł już nam uczynić. Gdy nad tym się zastanowimy, to nam zostaje tylko właśnie zawołać: Bogu niech będą za to dzięki. I ostatnie miejsce przeczytamy z pierwszego listu do Koryntian, z 15 rozdziału. 57 wiersz. Pierwszy list do Koryntian, 15 rozdział, 57 wiersz. Ale Bogu niech będą dzięki, który nam daje zwycięstwo przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Ten rozdział pokazuje nam prawdę dotyczącą zmartwychwstania Pana Jezusa. I to zmartwychwstanie Pana Jezusa, ono również skutkuje dla nas. Bo gdy Pan Jezus przyjdzie, aby pochwycić nas i zabrać do siebie, to wtedy On wszystkich, którzy są Jego własnością, weźmie ze sobą do siebie. Ale przedtem stanie się coś potężnego, wielkiego. Wszyscy ci, którzy zasnęli ze świętych, oni zostaną zmartwychwzbudzeni. To skazitelne ciało, ono zostało włożone do ziemi. Ale to ciało nieskazitelne zostało zmartwychwzbudzone. A wszyscy wierzący, którzy będą żyli w tym momencie na ziemi, będą w okamgnieniu przemienieni. A to ciało, które jest śmiertelne, zostanie przyobleczane w nieśmiertelność. Nieważne, czy będą jako żyjący na tej ziemi, czy jako ci, którzy już zasnęli, to Pan Jezus, gdy przyjdzie, podaruje wszystkim, którzy są Jego własnością, ciało chwalebne. Porównywalne z tym Jego ciałem chwalebnym. Bo to ciało, które On miał w swoim zmartwychwstaniu, dokładnie takie samo ciało będą mieli ci, którzy są Jego własnością. I wtedy pozostaje tylko wypowiedzieć to zawołanie, że śmierć została pochłonięta w zwycięstwie. Bóg daje nam to zwycięstwo. To jest zwycięstwo nad śmiercią. A Pan Jezus zmartwychwstał. A w Nim mamy to zwycięstwo nad śmiercią. A po drugie mamy zwycięstwo też i nad grzechem. A ten grzech jest właśnie tym ościeniem, czy tym bodźcem tej śmierci. To ukąszenie, które jest trujące i zabijające. Pan Jezus właśnie odniósł nad nim swoje zwycięstwo.
gdy on na krzyżu został grzechem uczyniony. A po trzecie, odnieśliśmy zwycięstwo nad zakonem. A zakon jest tą mocą grzechu. Bo przez ten zakon pobudza się nasza pożądliwość. I ten grzech jest pobudzany. I w ten sposób odżywa ten grzech poprzez zakon. Ale Pan Jezus również odniósł zwycięstwo nad zakonem. I On nas wykupił z tego zakonu. I gdy teraz pomyślimy o tym trzykrotnym zwycięstwie, zwycięstwem nad śmiercią, zwycięstwem nad grzechem i zwycięstwem nad zakonem, to tylko nam zostaje to zawołanie: Bogu niech będą dzięki, który daje nam zwycięstwo. Jeszcze żyjemy tutaj na tej ziemi. Jeszcze jesteśmy w tym śmiertelnym ciele. Ze wszystkimi trudami, jakie z tym ciałem są połączone. Ale my już dzisiaj mamy pewne to zwycięstwo. A gdy Pan Jezus przyjdzie, aby nas pochwycić do siebie, to będziemy mogli korzystać z tego zwycięstwa w pełnym zakresie. Czy rzeczywiście nie mamy wszelkich powodów, aby być Bogu wdzięcznymi? Czy nie chcielibyśmy również się i dołączyć do tego zawołania, ale Bogu niech będą za to dzięki? I z tej wdzięczności my chcielibyśmy tutaj dla Boga żyć jeszcze na tej ziemi tak długo, jak On nas tutaj jeszcze na niej zostawi. I w tym celu przeczytajmy ten 58 wiersz. A tak, bracia moi mili, bądźcie stali, niewzruszeni, zawsze pełni zapału do pracy dla Pana, wiedząc, że trud wasz nie jest daremny w Panu. O, jakież potężne zapewnienie. Wasz trud nie jest daremny w Panu.